Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, lecimy do... Dokąd? Lecimy do Draba, który nie wiem dlaczego dalej jest w okolicach Tombstone, ale i dlaczego ten burzowy jaszczur no stop się tutaj odradza w tym samym miejscu. Trochę mnie to wkurza, nie powiem, że nie. Chodź, paskudo. No. Dobra, siup. Tam jest zatruta osoba, nie chcę się z nią raczej bić, także nie schodzę tam. Wbiegniemy sobie na górę. Tutaj też już raczej mamy teren w miarę czysty, bo tutaj wybijaliśmy już te gówna. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że no mamy z Drabem ostatnie zadania do wykonania. Także sobie to zrobimy. Na spokojnie. Tu już mamy teren czysty. Zarażony bażant, ale z tego co kojarzę, to one chyba eksplodują mi na twarz, nie? Właśnie, tak myślałam. Dobra, ale warto było spróbować. Dobra, weźmiemy sobie oczyszczenie krwi, żeby nam ten status zszedł. I nie wiem, po co użyłam tego drugi raz. Haha. Dobra, idziemy z Drabem. Mam nadzieję, że będzie miał dla mnie kolejne zadania. Tutaj jest znowu ta zarażona osoba. Dobra. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Wreszcie go znalazłem. Czarny szakal jest w Ignadonie. Kto? Ostatni pustynny diabeł, Ted. Przebywa w Ignadonie. Wiem dokładnie gdzie. Skąd ksywka Czarny Szakal? Bo to największy i najgroźniejszy skurwiel w naszym gangu. Daj znać, kiedy się przygotujesz, to pójdziemy się z nim spotkać. Dobra, to możemy iść. Możemy iść zobaczyć się z Tedem. Dobra, pośpieszmy się. Czas ucieka, on nie będzie tam sterczał bez końca. No i cudownie. Może teraz jak porobimy z innymi towarzyszami, to nam się odblokuje romans z Zouzą. To wygląda na dobre miejsce na spotkanie. Za czasów diabłów mieliśmy dosłownie takie samo. Chwila, a może to serio nasza miejscówka? No, tylko wcześniej nie było tu śniegu. Co za bajzel. Dobra, nie będę sobie... Kurczę. To było dość. Idź przodem, musimy się temu przyjrzeć. Dobra, to idziemy. To chuj, oczom nie wierzę. Jak znalazłeś nasze miejsce spotkań, Drabie? Ciebie też miło widzieć, Ted. Skoro się zjawiłeś, to witamy w ekipie! Co tu się dzieje? I po cholerę Baxter mnie do ciebie posłał, skoro świetnie orientujesz się w sprawie. Mam lepsze pytanie. Jakim cudem tu trafiłeś? To żadna tajemnica, Ted. Poza tym chyba już się tu umawialiśmy. Daj spokój, nie ściemniaj. Kto mnie sprzedał? Co chlapnął, że tu przebywam? Uważasz mnie za idiotę? W życiu ci nie powiem. Nie wbiję nikomu gwoździa do trumny. Dobra, sam se gramisz. A teraz przejdźmy do interesu. Czy książę kazał mi coś dostarczyć? Jakbyś się nie domyślał. Życzył sobie, bym przekazał ci hasło. Ciele jest gotowe na rzecz. Proszę, już je słyszałeś. Nic tu pomału. Zawsze byłeś lojalnym dupkiem, co nie, Drabie? Jako grzeczny chłoptaś dobrowolnie przylazłeś na swoją egzekucję. Dlaczego? Bo książę ci tak polecił. O czym ty pieprzysz, Ted? Oj, rola cielęcia przypadła tobie, Drabie. No i zgodnie z tym, co wykoncypował sobie książę, zaszlachtują cię dawni kumple. Serio? O to chodziło? To tajemnica tego hasełka? Rozszarpiecie mnie na strzępy? To chyba jakieś jaja! Nawet nie zgadniesz, jakie fuchy odrzuciłeś i ile kryształków przeszło ci koło nosa, cymbale. Zawsze byłeś z nas wszystkich najsilniejszy. I nie mówię tu tylko o pustynnych diabłach. Prawdopodobnie każdy banita na Magalanie szanował cię za umiejętności. Bez problemu odebrałbyś księciu władzę.
Baxter zawsze o tym wiedział, jak i o twojej przesadnej wierności. Wręcz dozgonnej. Najwyraźniej jednak cholernie się ciebie bał i nie zamierzał dać się obalić. Ale dlaczego? Nie zrobiłem nic, przez co mógłby mnie podejrzewać o brak lojalności. Czy to ważne? Baxter się starzeje, a czasy są coraz cięższe. Jednak ty, drabie, jesteś silniejszy niż kiedykolwiek. I tego właśnie lęka się książę. Dlatego... Kiedy dostałeś pierwszy cynk? Po 6 lęcia? Baxter wpadł na ten plan lata temu. Dłuższą chwilę wszystko grało, a nie myślał go wykorzystać. Teraz jednak... A co tobie z tego skapnie, padalcu? Co ci obiecał Baxter? Wystarczy, drabie. Wściekaj się do woli, ale przecież sam wielokrotnie powtarzałeś, że wykonasz każdy rozkaz księcia, choćby się waliło i paliło. Pamiętasz? Dosyć tych bredni. Pora położyć temu kres. Rzeczy samej nadeszła pora. Chodź do rzeźni, cielaku. Wiecie co? Nie wiem dlaczego, ale czułam, że tak będzie. Oj, czułam, że tak będzie. Dobra, ja się nie będę wychylać, bo widzę, że gościu ma tam strzelbę. Ignorowanie bólu? Możesz, Jax? Dobrze. Mirko. Kto tutaj strzela? Nie mam pojęcia. A to drab chyba. Nie, to nie drab. Dobra, nie będę się leczyć, bo to by było co najmniej żałosne. O kurde. Prawie się bałam, że się zapisałam, jak umieram. Poważnie? Dawaj tego Mirko. Może Teda weźmiemy sobie. Witam. Dobra, to nie jest, widzę, takie proste. W sumie ty mi bardziej działasz na nerwy. Ach, Teda mogłam uderzyć. Dawaj. Jeszcze może. Super. Dobra. Tam niech drab sobie skorzysta chwilowo. Ja w ogóle mam tutaj teleport w tej okolicy? To ciekawe. Aha, bo tutaj żeśmy chyba wykonywali misję z tym. Z Foxem. Kurwa mać! Wiedzieli o tym przez tyle lat? Co za zdradzieckie kurwy. Tak, oczywiście. Powinienem był to przewidzieć. No cóż, teraz to już nieważne. To kto służy ci za źródło? Odpuścisz sobie wreszcie? Nie dysponujesz żadnym źródłem. Po prostu dobrze zgaduję. Chyba nie jesteś taki głupi. Na jakiego wyglądam? Może. Trudno powiedzieć. Drab mnie szanuje. Co w takim razie poczniesz? Sam mi powiedz. Czas to wszystko przemyśleć. Baxter się mnie boi. Wie, że potrafi walczyć. I woli nie dopuścić, żebym wyzwał go na pojedynek o tytuł księcia. Kompletne bzdury. Wypada z nim porozmawiać. Co za pojebana akcja. Kutas posądza mnie o jakieś zapędy. Dobra, jebać to. Dość narzekania. Prędzej czy później będę musiał to wyjaśnić z Baxterem. Przynajmniej wykonałeś zadanie. Tak. Takie, które miało się skończyć moją śmiercią. Do chuja z tym. Chcesz, bym poszedł z tobą do Baxtera? Rób co uważasz. Zwolniono mnie ze wszystkich obowiązków. Czyli przestałem być twoją niańką. Nie wisisz mi żadnej przysługi. Po co się tam chasz? Bo staliśmy się kumplami, towarzyszami broni. Spójrz, jak daleko zaszliśmy. Nie zostawię cię z tym samego. Za dobrze cię znam, dupku, aby nabrać się na to pierdolenie.
Przyznaj, czułeś pismo nosem od samego początku. Nie ukrywam, coś mi tam świtało. Dobra, na razie odłóżmy to na bok i zajmijmy się ważnymi sprawami. Trochę roboty ci jeszcze zostało, no nie? Jakby co, możesz na mnie liczyć. A jeśli zamierzasz się wybrać ze mną do księcia, to lepiej się przygotuj. Czeka nas rozpierdol stulecia. Koniec gierek. Myślę, że nie będziemy zwlekać. Ewentualnie spróbujemy dostać się do Zołzy. I zobaczymy, co tam by było nam z tego. Czy ona mi coś powie, czy nie powie. Jak nie, to jeszcze pójdziemy zrobić ten koniec gierek, to zadanie. Bo jednak planowałam dzisiaj questy z Drabem skończyć, żebyśmy mieli tak Foxa i Kroniego i Nyrę ewentualnie do zrobienia. Widzę, że Zołza sobie spaceruje, ale czy ona mi już coś powie? Nie, nie masz zamiaru. Dobra, to lecimy w takim razie do Baxtera. Koniec gierek. No zobaczymy, czy będzie faktycznie aż taki rozpierdol. Jak my w ogóle stoimy z punktami, z poziomem? No jesteśmy tak mniej więcej w połowie. Chciałam się zapisać, a wyciągłam broń przez przypadek. Chociaż nie wiem, po co ja po teleportacji mam zawsze ten taki tik, że muszę się zapisać, skoro i tak automatycznie gra mi się zapisuje. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. Gościu, co ty robisz? Dobra, chyba nie wnikam. Zobaczymy, co Baxter będzie miał do powiedzenia. Wszędzie szwenda się tylu zakapiorów. O, to wygląda jak arena, chociaż z Drabem też się tutaj biłam. Będę cię miał na oku, sukinsynu. Nie zapominaj o tym. No proszę. Czyż to nie mój zidiociały syn marnotrawny? Wracasz po więcej? Zamknij się, Baxter, albo sam się w tym pomogę. Już słyszałem, jak wszystko koncertowo spierdoliłeś, Drab. Ty nawet umrzeć nie potrafisz. Mów, dlaczego to zrobiłeś, Baxter? Dlaczego? Przez lata dla ciebie harowałem, a ty odpłacasz mi się w taki sposób? O, wybacz, pierdolony królewiczu. Czyżby tak źle ci się żyło? Kręciłeś się przy mnie, bo czerpałeś z tego mnóstwo korzyści. Daruj mi pierdolenia, jakie to były męki i katusze. I chuj mi po tym, skoro okazuje się, że od lat planowałeś mnie zabić. Normalnie się zaraz, kurwa, rozpłaczę. Twoi starzy kumple mogli stanąć przecież po twojej stronie. Wypięli się na ciebie. Teraz przynajmniej wiesz, że to nie byli prawdziwi przyjaciele. Udało ci się. Wyszedłeś z tego cało. Mało ci. Czego jeszcze chcę? Jebanego medalu? Powiedz mi dlaczego. Bo to miasto powoli staje się za małe dla nas dwóch. W stadzie jest tylko jedno miejsce dla samca alfa. Pogódź się ze swoim żałosnym losem, pakuj manatki i wypierdalaj. I żebym cię więcej nie widział. Co sądzisz, Drab? Szczerze mówiąc, trochę mnie ręka świerzbi i coś czuję, że drapanie nie pomoże. Dość tego! Książę wyraził się jasno! Spadaj stąd! Patrz, kolejny jebany pajac! Spokojnie, Drab. Ta menda nie jest tego warta. Jak byście mnie chuje nazwali? Chcecie to załatwić pokojowo, wiecie? Dobra, Baxtera to ja nie chciałam bić w tym momencie. Pan ochroniarz. Gotowy? Weźmiemy tak. I tak. I jeszcze raz, mi się uda. Zróbmy tak jeszcze. Panie ochroniarzu! Ej, ty dwaj.
Lepiej się ogarnijcie. Wystarczy tej zabawy. Czas na was. A teraz wypierdalać stąd. I nie wracam. Idźcie wkurwiać kogoś innego. No i tyle by z tego było. A gdzie pan ochroniarz? W dupie. Aha, pan ochroniarz wstał. Czujesz się trochę lepiej? Niespecjalnie. Minął lata, nim zapomniał o tym pierdolniku. Jakie to żałosne, że ze wszystkich ludzi, którym w życiu ufałem, tylko ty mi kurwa zostałeś. Kutasie. Jebać to. Dołączę do twojej ekipy i będę pomagać ci z czym tam akurat trzeba. Czyli nie chcesz mnie już zabić? Nie mam siły. Może później. Gdzieś to już słyszałem. Stój ciup i ruszajmy. Dobra. Czyli co? Zadania z drabem wykonaliśmy. Została mi Nyra. Niezachwiany płomień. Ona już chciała być z tobą, Jax, ale tutaj no... nie było nic z tego. Mamy jeszcze Foxa do zrobienia. I mamy jeszcze Kroniego i mamy jeszcze... kogo? Nikogo. Kron i Fox to jest full. No, ten wątek z Zouzą to musimy poczekać, aż ona wreszcie coś powie do mnie. Więc to drap, to idź sobie. Tylko mam nadzieję, że ty będziesz tutaj, a nie w Tombstone. Wszystko w porządku? No to wygląda. Podziwia mnie. Chyba, że powinno być, że mnie szanuje, a nie, że mnie podziwia. Kurna, nie wiem, moment. A Nyra? Ona co mi powiedziała, że co robi ze mną? Że mnie podziwia, czy mnie szanuje? Jak ci? A, ona mnie uwielbia. No to co ja mam teraz zrobić? Muszę gdzieś ze Zouzą pochodzić i porobić z nią jakieś zadania. Chyba. Bo inaczej to nic z tego nie będzie. Dobra, to sobie na razie to zadanie odznaczymy. I weźmiemy sobie może Foxa ze sobą. Za nic bym tego nie przegapił. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Dobrze, w drogę. W ogóle okazuje się, że jest jeszcze jeden towarzysz i też wypadałoby go sobie zwerbować. Jesteśmy w samą porę. Musimy się spiąć, bo z oddziału zaraz nic nie zostanie. Powiedz tylko słowo. Chwyć za broń, te dziwadła nie biorą jeńców. Dobra, zobaczymy. Czy to też będzie takie złożone zadanie? Cholera. Działotwory będziemy musieli zabijać. Kurna, to wygląda mocno średnio. No mocno średnio. Pan wykolejeniec, weź się pan. Dobra, ja powinnam sobie też jakiś gniew tam zarzucić czy coś. Ten działotwór może, nie? Jest trochę wykolejeńców. Chociaż te działotwory to jest, wiecie, największy problem. Dobra, tam jest jeszcze jeden działotwór. Ła, ty paskudo śmierdząca. Wiesz co, ty szmaciarzu. Na szczęście się nam zbagował. Wszyscy się pobagowaliśmy. No. Ale w sumie to okej. Zaraz będzie po nim. I jeszcze jeden jest tutaj, gdzieś u góry chyba. Nie, tu jest. Witam cię. Isru.
Dobra, wyleczę się troszeczkę, bo nie jest fajnie. Garstka niewianidów mówi. To wygląda jak jakaś pieprzona horda. Szczerze mówiąc, tylu się spodziewałem. Kurwa, to chyba nie wszyscy. Patrz w górę, tam! Sytuacja niemal bez wy... Co tu się robi w ogóle? Halo? Ja pierdyle. Ale akcja. Kto mnie atakuje? Jakiś wykolejeniec? Ty mnie atakujesz. To się zajmę tobą. Tobą może. Poczekamy chwilę. Jest was tu trochę. O wow, dobra. Weźmy się, wyleczmy. Ja znowu będę musiała zainwestować w jakieś mikstury za niedługo już. Ktoś mnie leje? Nie mam pojęcia. Ale fajny expik tutaj wchodzi, nie? Ty pan wykolejeniec. Ała, dobra. Dobra, jeszcze ty. Trochę jazda tu jest, nic nie widzę. Sru. Ten działotwór. Coś jeszcze się tu ktoś leje? Ty się lejesz jeszcze. Dobra, ja się muszę trochę podleczyć. Jeszcze. Może gniew. Weźmiemy sobie tak, żeby go powalić też. Witam. Kolejny działotwór. Czyli znowu są trzy. Ała. Po pierwsze oczyszczenie. Po drugie miksturka. I po trzecie bijemy. Cieszy mnie to, że w sumie agro jest na tych innych ludzi. Jeszcze raz. Dobra. Jeszcze ten jeden na dole. Ty, panie działotwór. Sru. Sytuacja niemal bez wyjścia, niby zadanie się wykonało. O kurczę. Kurna, to wygląda mocno średnio. Widzę, że ojciec... O kurna. Ojciec Foxa przyszedł. Zamierzam cię z tego wyciągnąć. No, patrzcie, dla kogo nagle zacząłem coś znaczyć. Daj spokój. Słuchaj, no. Wiem, że powinienem wiele ci wynagrodzić, synu. O ile to w ogóle możliwe. Tylko dlaczego teraz? W ciągu kilku ostatnich dni przejrzałem na oczy. Zaczęło do mnie docierać tyle różnych spraw. To... Ile lat krzywdziłem ciebie i twoją matkę. Szczerze cię przepraszam. Nie przychodzi mi to łatwo.
Tak, widzę. Tato. To wszystko jest bardzo wzruszające, ale pora na nas. Wkrótce przyślą tu więcej swoich. Twój towarzysz ma rację. Musimy wrócić, by ochronić nasz lud. Świetny z ciebie wojownik, Fort. Dzielnie walczyłeś, Forcie. Potrzebujemy cię w Forcie. Ja też. Wróć ze mną. Zostań moją prawą ręką. Może kiedyś. Mam dług do spłacenia. Dług wobec tego człowieka. To mój kapitan, mentor i przyjaciel. Zostanę przy nim, dopóki zechcę. Tylko tak odwdzięczę mu się za wszystko, co dla mnie uczynił. Dobrze, synu. Będę czekał na ciebie w forcie. Spotkamy się jeszcze na magalańskiej ziemi. Tak, tato. Dokładnie. A to ciekawe w sumie. Jak się czujesz? Wszystko gra? Nie mam zielonego pojęcia, co teraz myśleć o tej całej sprawie. Wiem tylko tyle, że minie dużo czasu, zanim odzyskam zaufanie do ojca. O ile w ogóle się to stanie. Przede wszystkim chcę się zrewanżować za to, co dla mnie zrobiłeś. Dlatego już o tym zapomnijmy i skupmy się na priorytetach. Przed nami sporo pracy. I jeszcze raz... dzięki, Jax. Super. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Widzę, że sporo berserków też poległo. Ja sobie skorzystam i pozbieram wszystko z tych potworów, bo no wiecie, oni ten mroczny eleks mają. Ja się jeszcze nie zorientowałam, czy można jakieś przepisy na mikstury sobie kupić, ale też myślę, że warto by było po prostu na przykład przejść się do, wiecie, matko kochanego się nazywał, do Tilasa na przykład u berserków i po prostu spróbować z nim pohandlować. Chociaż nie wiem, czy on handluje. Ale byłoby fajnie, bo byśmy wtedy może faktycznie kupili sobie jakiś przepis na jakieś tam mikstury. Sporo żeśmy zabili tych potworów, tych działotworów, tego całego tałataństwa. Ale to na plusik, chociaż widzę, że chyba część stworów się nam pobagowała. No nie wiem. Tutaj na pewno właśnie jest ich jeszcze parę. Te działotwory najlepsze chyba. Z nich jest tego eleksu całkiem dużo. Chociaż ogólnie z nich jest sporo tego wszystkiego. Dobra, jeszcze spróbujemy tutaj przeskoczyć. Jeszcze ciebie sprawdzę. Jeszcze tutaj jest jakiś parę. No trzy mroczne eleksy to nie jest mało. No i to jest w ogóle koło tego konwertera. Mamy tutaj teleport gdzieś w okolicy. Jest też troll, ale nie chce mi się jakoś z nim szczególnie bić. Dobra, tutaj tak stoimy. To wiecie co? Weźmy sobie tak z ciekawości, zajrzyjmy do Tilasa właśnie. Chociaż widzę, że on jest tylko nauczycielem stricte. A kto by mógł handlować takimi rzeczami? Kto może mieć jakieś przepisy? Nie mam pojęcia. Chyba po prostu trzeba, wiecie, się przebiec po handlarzach, popatrzeć, zobaczyć. I może będziemy w stanie takie eliksirki sobie tworzyć, bo tak jak widzicie, z siłą już żeśmy przebili ten próg, że mamy po 5 punktów atrybutów, a to jest strasznie dużo. To się po prostu nie opłaca. Tutaj mi go już pokazuje. Jak? Podoba ci się tu? Do czego zmierzasz? Jeśli szukasz jakiejś miejscówy, koleś, wal do mnie. Chodź tu zajrzyj. Dobra, ty chyba nie jesteś handlarzem. Wal do mnie. Od zaszczurzonych komórek po luksusowe chatki. Załatwię wszystko. Nie miałem pojęcia, że jesteś taki bogaty. Co ma być, to będzie... Coś... Dobra, daj mi jedzenie. Co ty masz? Masz same jedzenie stricte. No, wcale nie. Ale czasem wystarczy kopnąć w tyłek odpowiednich ludzi, by nieruchomość zmieniła właściciela. O, dzięki. Nie skorzystam. Dobra, w ogóle też jeszcze sprawa szponów mi nam została, bo podobno można dla nich jakieś zadania robić, a ja w ogóle się tym nie zajęłam. Nawet tego nie sprawdziłam. Pokaż mi towary.
ty masz właśnie na eliksiry, na przykład receptura eliksiru budowy. Tutaj serce na przykład górskiego trolla potrzebujemy. Ja sobie wezmę tą recepturę. Tej nie potrzebuję. Tutaj eliksiry many. Przepis na nadziewane zmarzło grzyby. Chyba nie potrzebuję tego. Tutaj jest jakiś handlarz też. Co tam masz? Ty będziesz miał też coś takiego? Nie wiem, masz paliwo. To sobie wezmę. No zobaczymy, zobaczymy. Tutaj też jeszcze Iwan przecież handluje. Ty będziesz miała tylko raczej jakieś takie badziewia, no właśnie. Może Iwan będzie coś miał? Masz receptury. Tu masz coś. Na spryt. To sobie weźmiemy. No nie wiem, a jakie ja mam w ogóle te przepisy? W ogóle mamy też jeden do wypicia, ale na razie tego nie piję, bo chyba robiłam błąd pijąc to. Receptury. Eliksir budowy, eliksir sprytu. Ja potrzebuję na eliksir siły na pewno. Punkty atrybutów. Umiejętności. Czy jeszcze jakiś handlarz? Tutaj są jeszcze jacyś handlarze. Przy kryjówce księcia. Także sobie jeszcze u nich sprawdzę. Nie wiem, czy Tilas handluje, także no na razie raczej nie handluje, bo mi go nie pokazuje jako handlarza. Co masz na składzie? Ty masz eliksir do siły, ale on kosztuje strasznie dużo pieniędzy. A z receptur spryt masz na zręczność. Tego nie mam jeszcze. Ty w ogóle masz dużo paliw. To też jest dobra rzecz. No ale 1500 wydam na te paliwa. To na razie nie chcę. Berit. Ty też masz jakieś przepisy? Masz, ale już te mam. Dobra, czyli tutaj we forcie już żeśmy wykupili wszystkie przepisy. Nie wiem, gdzie na siłę będę miała. Ale na pewno gdzieś tam uzbieramy sobie. Umiejętności to nie. Dziennik. Może byśmy sobie na mapę zajrzeli. Ogólnie to ja chyba powinnam wziąć ze sobą może Zouzę. Bo zawsze gdzieś się na coś natknę i ona może zmienić o mnie zdanie. Mi się wydaje, że musi mnie uwielbiać, a nie mnie podziwiać. Ale nie wiem, ile w sumie jest prawdy. Chodź tu, Fox. W ogóle wydaje mi się, że to już były naprawdę ostatnie zadania z Foxem, że raczej więcej ich nie będzie. Ty mnie właśnie podziwiasz. Nie uwielbiasz mnie jeszcze. Tutaj też mam przecież tych handlarzy. Ty jesteś handlarzem. Co ty masz? Ty nie masz takich rzeczy. Tu jest jeszcze chyba Smith. On jeszcze ewentualnie może mieć coś. A jak nie, to musimy się rozejrzeć u jeszcze innych handlarzy. Chcę coś kupić. Zaraz się okaże. Masz na coś. Masz na siłę. To fajnie. A ile ja potrzebuję, żeby sobie lepszą broń założyć, bo to jest istotne. Zaraz zobaczymy. Jedenastu siły mi potrzeba. Skorzystajmy sobie może ze stołu tutaj u Dawkinsa. 11 sił, czyli 11 eliksirów bym musiała sobie takich zrobić, żeby móc założyć tę broń. Ale to byłaby sieka już chyba wtedy. Eliksir do siły mi jest potrzebny. Serce leśnego trolla. Jestem w stanie zrobić tylko dwa takie. Dobra. Serce trolla, leśnego, górskiego. Serce cyklopa, żeby zrobić zręczności eliksir. No to nie będzie prosta rzecz, prosta sprawa do zrobienia. Siła.
Już raczej nie będę się siły uczyć, dlatego opłaca mi się to zrobić. Czy ja nie mam jakiejś lepszej broni? Delikatnie chociaż. 77. Dupa. Dobra, to trudno. Jesteśmy ze Zouzą, niezachwiany płomień. Tylko, że ja mam teraz dla towarzyszy wykonywać te zadania. Problem jest taki, że ja już teraz będę miała problem ze Zouzą. Nyrze mogę powiedzieć, że nic z tego nie będzie. I chyba bym tak zrobiła. Najwyżej Jax będzie bez nikogo. Myślałem o twojej przyszłości. Naprawdę? I do jakich wniosków doszedłeś? Co według ciebie powinnam zrobić, kiedy to wszystko się skończy? Rób co chcesz, byle jak najdalej ode mnie. Wątpię, bym był dla ciebie właściwym partnerem. Spodziewałam się takiej reakcji. Mimo to dobrze się upewnić. Dziękuję za szczerość. No, musimy tak to zrobić, bo ja nie chcę z nią być w związku i tak jak mówię, musi mnie uwielbiać, a nie mnie szanować, więc aktualnie ze Zouzą jestem na etapie gówna. Dobra, potrzebuję wziąć od kogoś zadania. Z Nyrą już zadań nie będzie. Z Foxem nie, z Drabem... Z Kroni mi został. I poszukać jeszcze jednego towarzysza ewentualnie. Ale no Kronił 4. Witam cię serdecznie. Czy ty możesz się zatrzymać? O właśnie. Czy Dawkins zaprogramował cię, byś pomagał mi rozwijać sprawność umysłową? Potwierdzam. Celem zachowania równowagi psychicznej ćwiczenia są ci stanowczo zalecane. Dobra, rozpocznijmy trening. Przyjąłem. Uruchamiam protokół treningowy. Dzięki. Myślisz, że dzięki temu łatwiej zapanuje nad tymi zaćmieniami? Potwierdzam. W razie potrzeby zaleca się powtórzenie treningu. W porządku. Zobaczymy, na ile podziała. W gotowości. Dobra, Kroni, poczekaj. Znajdźmy te chipy. Szansa na wymarsz 75%. Bardzo śmieszne. Zouza opuszcza grupę. Idziemy z Kronim. Namierzyłem zwiadowcę niebian w kompleksie budynków przed nami. Sukinsyny zaczynają mnie męczyć. Czas rozwalić kilku obcych. Dobra, to jeszcze sobie myślę, że z nimi poradzimy dzisiaj. Ty paskudo! Przyjąłem dowódco. No i dobra. To idziemy. Gdzie jestem na mapie? Tutaj. Tu jakiś bąblozwierz. Skalny smok. W sumie to git. Weź mnie, nie denerwuj. Skalne smoki to jednak są parszywe gady, nie? O, jak pięknie lecisz. Ale umierańsko. Wykryto zwiększoną fluktuację systemu nerwowego. Analiza, chipy kontrolne niebian zostały ulepszone. Jeśli uda nam się je wykraść, może dowiemy się czegoś nowego. No zobaczymy, Jax. Już mi zaznacza jakichś przeciwników. Aha, pięknie. Pytanie, czy dysponujemy wystarczającym sprzętem? Zaraz się przekonamy. Dobra. Co tu się dzieje niby? Wezmę się może jednak wyleczenie. O, witam. Skalny smok się tu lał z nimi. Dobra, w porządku.
Jeszcze ta broń tam utknęła, no ale to już trudno. No i pięknie. Cześć. Oh fuck my life, kuratorzy. Ej no, hello. Ignorowanie bólu może. No. Bierzemy kuratora. No, chłopie! Dawaj, Jax, bo mi się nie chce z nimi pierdzielić. Ty schowaj mi tę broń. Zasrańcu. Dawaj, Jax. No dawaj jeszcze cios! No jasne. Gościu. Dobra, weź to schowaj. Jax, czasami coś jest po prostu z tobą tak bardzo nie halo. Czemu Zouza? Czemu ona tu jest? Ej! Czemu ona tu przyszła do jasnych cholery? Co ty tu robisz? Halo? A to interesujący ewenement. Co się tu dzieje w ogóle? Nie wiem. Raport. O, kurator. W systemach nerwowych żołnierzy tuż przed zniszczeniem wystąpiły liczne połączenia. W ich własnych systemach nerwowych? Pobieżne przypuszczenie. Niebianie potrafią łączyć się umysłowo z komputerami. Od kiedy robisz cokolwiek pobieżnie? Odmowa. Analiza ostatnich interakcji wykazała, że użycie zwrotów potocznych prowadzi do zwiększonej wydajności. Czyli możesz w ten sposób szybciej odpowiadać na moje głupie pytania i mieć mnie z głowy. Analiza dowódcy niedostatecznie złożona. Za to nie do końca błędna, prawda? W każdym razie. Niebianie są w stanie zespalać się ze swoimi maszynami. To nadal nic przełomowego. Przypomina mi nieco historię Dawkinsa i hybrydy. Chociaż chciałbym wiedzieć, w jakim stopniu niebianie dają radę zapanować nad sobą i swoją technologią. Kiedy Dawkins zestroił się z maszyną, stracił cząstkę siebie. Czy z nimi jest podobnie? Sugestia. Następne skany prawdopodobnie przyniosą odpowiedź na to pytanie. Zgłoszę się, kiedy namierzę kolejną pozycję. Doskonale. Bardzo proszę. Hej. Cześć, panie kurator. A matka. Gościu. Dawaj, Jax. Tutaj gdzieś Zouza jest w ogóle, ja nie wiem dlaczego ona tu jest. W ogóle nie powinna za mną tutaj przyleść, co nie? Ale dobra, nie marudźmy. Pozbieram sobie jeszcze z nich tutaj rzeczy i myślę, że sobie zakończymy na dzisiaj. Ze Zouzą będę po prostu starała się robić zadania główne później już. A, bo Zouza tutaj sobie leży teraz. Witam. I jeszcze cios, wystarczy? Wystarczył. No i dobra.
Okej, moi drodzy, myślę, że sobie zakończymy odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten odcinek, a już w kolejnym będziemy dalej robić zadania z Kronim U4. Bo tak naprawdę to on nam tylko został. Jeszcze możemy poszukać nowego towarzysza, tylko że myślę, że sobie to zostawimy na później, a tego Kroniego pociągniemy. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dzięki, trzymajcie się, do kolejnego, cześć!